wszystkich na corocznych obchodach Europejskiego Dnia Języków Obcych. Witam Panią Dyrektor, wszystkich nauczycieli i uczniów. W tym roku położyliśmy nacisk na Wielką Brytanię, a w szczególności Londyn. Niemniej jednak zabierzemy Was także do krajów niemieckojęzycznych. Zanim zaproszę wszystkich na przedstawienie i prezentację multimedialną, chciałabym poruszyć kwestię, dlaczego warto uczyć się języków obcych. Nauka języków obcych daje ludziom nieograniczoną możliwości. Jeśli zrozumiesz język innych ludzi, możesz lepiej docenić ich samych i ich kultury. Każdy z nas może nauczyć się władać nowym językiem lub go rozumieć. Nigdy nie jest zbyt późno, zbyt wcześnie. Nauka języków jest procesem, który trwa przez całe życie. Pomaga podróżować, nawiązywać przyjaźnie, może dawać szansę lepszej pracy. W wielu zawodach jest ona wymogiem. W wielu innych oznaczać może szybszy awans i wyższe zarobki. Obywatele Unii Europejskiej mają prawo mieszkać i pracować w każdym kraju Unii Europejskiej. O wiele łatwiej jest nam korzystać z tego prawa, jeśli znamy język kraju lub regionu, do którego chcemy się wybrać. Kraj, o którym chcemy Wam teraz opowiedzieć, to Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, potocznie nazywane Wielką Brytanią. Położony jest w północno-zachodniej Europie, na Wyspach Brytyjskich, na Oceanie Atlantyckim i Morzu Północnym, a wielkością jest zbliżone do Polski. Razem w alfabecie skrzyczała sroka. Wielka Brytania jest w kształcie smoka. Literki siadły więc na kanapie, by tą wiadomość sprawdzić na mapie. A sroka skrzeczy. Tak, moi złoci, w Szkocji mieszkają przeważnie Szkoci. I można tam spotkać eleganckiego Szkota w spódnicy. Anglia zaś z walców angielskich słynie, królowa tańczy w walce w Londynie. Tam nad Tamizą jest wieża stara, na niej olbrzymia tarcza zegara. A w tej wieży mieszka chluba korony, Big Ben. Londyński dzwon ponad dzwony, więc nikt nie pyta, która godzina, bo głos Big Bena mu przypomina. Skąd wiesz to, sroko? Podróż mi służy, właśnie z londyńskiej wracam podróż. Największą rzeką jest Tamiza, która przepływa przez stolicę kraju Londyn. Wielka Brytania zamieszkana jest przez 62 miliony ludzi. Przede wszystkim przez Anglików, Szkotów, Walijczyków oraz Irlandczyków. Flaga Wielkiej Brytanii, zwana Union Jack, powstała z połączenia trzech flag. Krzyża Świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Krzyża Świętego Patryka, patrona Irlandii oraz Krzyża Świętego Jerzego, patrona Anglii. Ilość szacuje się na więcej niż 500 tysięcy. Od XVIII wieku jeździli tam kształcić się na uniwersytetach Oxford i Cambridge. Tu nie emigrowali po płatkach powstań, w czasie rozbiorów oraz w czasie obydwu wojen. Po napaści Hitlera na Polskę rząd emigrował do Londynu, skąd kierował polityką kraju. Typowy Anglik przedstawiany jest jako gentleman, czyli człowiek o nienagannych manierach, ubrany w garnitur z nieodłącznym melonikiem i parasolem. Dlaczego z parasolem? W Wielkiej Brytanii panuje łagodny morski klimat, a niże z nad oceanu przynoszą częste i obfite deszcze. A gdzie my jesteśmy? Posłuchaj! Przekonać promem lub przyjechać samochodem przez tunel kanału La Hache.
ludzie. Są nowocześni, ale kochają tradycje i wielu rzeczy nie chcą zmieniać. Na przykład czego? Na przykład, patrzcie, po której stronie siedzi kierowca. Obowiązuje tutaj ruch lewostronny, czyli kiedy pieszy przechodzi przez ulicę, najpierw patrzy w prawą stronę, w lewą i znowu w prawą. Chociaż są w Unii Europejskiej, płacą swoim funtem, a nie euro. Herbata jest napojem narodowym Brytyjczyków. Codziennie sprzedaje się to około 25 milionów mieszanek tego napoju, a jeszcze więcej jest w ich domach. Dziennie na jednego Brytyjczyka przypada około 8 mieszanek herbaty. W Wielkiej Brytanii można kupić ponad 1500 gatunków herbaty. Po raz pierwszy została wprowadzona do Europy w 1610 roku. Początkowo była droga, ale dzięki spadkowi cen w XVIII wieku picie herbaty rozpowszechniło się i moda na nią nie ustaje do dziś. Mija 60 lat, czasu, gdy królowa Elżbieta po raz pierwszy zasiadła na brytyjskim tronie. Udało jej się rozwinąć i zmodernizować monarchię. Oto historia niezwykłej kobiety. Silnie jest czarującą i wspaniałą osobą. Opowiedziana przez jej najbliższych. Poradziła sobie z wieloma rzeczami. Nadal ze sobą rozmawiamy, a to niemało znaczy. Diamentowa królowa. Głową państwa jest monarcha. Obecna królową Zjednoczonego Królestwa jest królowa Elżbieta II. Mieszka w Londynie, w pałacu Buckingham. Brytyjczycy pasjonują się wszystkim, co jest związane z rodziną królewską i lubią uczestniczyć we wszystkich ceremoniach z jej udziałem. Pieśń Boże Chroń Królowo jest hymnem państwowym Wielkiej Brytanii. Lecz często wyjeżdżam, ponieważ mam wiele obowiązków. W murach królewskiego miasta Londynu najpopularniejsze miejsca to tysiącletni zamek zwany Twierdzą Tower, Muzeum Figur Woskowych, Moss Tower Bridge oraz budynku parlamentu z wieżą Big Ben z zegarem. Inne atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii to kamienny krąg Stonehenge oraz potwór znany Nessie w szkockim jeziorze Loch Ness. Loch Ness, Szkocja. Właśnie tutaj setki ludzi rzekomo widział tajemniczego potwora. Mimo wielu prób nie udało się go odnaleźć. Pierwszy raz parkuję w takich warunkach. Jakie zwierzę mogłoby przetrwać w tych zimnych wodach? Podobno wczoraj o zmierzchu widziano głowę potwora, który wynurzył się na kilka sekund. Tak, czytałam o tym. Nie dość tego piszą, że Nessie zaryczała tak, że zatrzęsła się ziemia. Jadę tam na nocne szatowanie i mam specjalny sprzęt. W takim razie do zobaczenia, bo też się tam wybieram. Ze Szkocją nieodłącznie związany jest widok mężczyzn ubranych w tradycyjne stroje szkockie. Materiał w kratę był symbolem rozpoznawczym klanów.
Na ułożenie tradycyjnej spódnicy, która nawet obecnie jest ubierana na co dzień, potrzeba aż 7 metrów materiałów. Wielu Szkotów potrafi również wyśmienicie grać na dudach. Ciekawe, czy wiecie, jaka jest najpopularniejsza forma aktywności fizycznej uprawiana przez Brytyjczyków? Turystyka piesza, 40% ludzi wyrusza regularnie specjalnymi trasami. Najdłuższa trasa ma ponad 1000 km. Innym bardzo popularnym sportem, oglądanym raczej niż uprawianym, jest piłka nożna. Mam zaszczyt ogłosić listę 3 najpopularniejszych piłkarzy z plebiscytu 2012 roku. Są to David Beckham, Leo Messi i Jurek Rudek-Poland. A teraz przedstawiam Wam samego mistrza, Davida Beckhama. Czy cieszą Pana wyniki plebiscytu? Tak, bardzo. Bo piłce nożnej poświęca się najbardziej. Muszę już iść. Sorry, trenerze. Podobnie jak w przypadku Beckhama, wszyscy Brytyjczycy, a później cały świat oszalał na punkcie muzyki zespołu The Beatles, kamienia milowego w rozwoju muzyki rozrywkowej. Posłuchajcie utworu She Loves You. Wywodzą się następujące postaci. William Shakespeare. Być. Albo nie być. Oto jest pytanie. William Shakespeare żył w XVI wieku. Napisał wiele komedii i dramatów, które są ciągle wystawiane na teatrach wielu na całym świecie. Najsłynniejsza jest smutna historia Romea i Julii, którzy bardzo się pokochali, choć ich rodziny się nienawidziły. Wiesz, że na twarzy mam maskę ciemności. Gdyby nie ona, użyłbyś rumieniec, dziewczęce. Po tym, coś słyszał tej nocy, powinnam zadbać o formę i przeciec temu, co rzekła, lecz zrywam z grzecznością. Czy ty mnie kochasz? O, gdybym mogła wiedzieć, czym jest dla mnie. Zaśmiały jestem, mówią, lecz niedobry. Dwie najjaśniejsze, najpiękniejsze gwiazdy z całego nieba, gdzie indziej zajęte, prosiły oczu mnie, aby zastępczo stało fiksą. Lecz choćby oczy jej były na niebie, a owe gwiazdy w oprawie jej oczu, blask jej oblicza zawstydziłby gwiazdy, jak zorza lampę. Patrzcie, jak na dłoni smutnie spadła liczba. O, gdybym mógł być tylko rękawiczką, co te dłoń kryje. Robin Sherwood. Jestem Robin Hood. Przybyłam do was z lasu Sherwood w hrabstwie Nottingham. Zapraszam was do naszej wesołej kompanii, by ubić bogatych i pomagać biednym. Thank you.
Wiecie, kim ja jestem? Tak, tak. To ja. Sherlock Holmes. Jestem prywatnym angielskim detektywem o niezwykłej inteligencji i spostrzegawczości. Wybaczcie, ale muszę sprawdzić naprawdę ciekawy świat. Jest super! Prawda, to Nimbus 2000. Przyleciałem zaprosić was na moje Quidditcha. Dziś grają gryfonie przeciwko świnczonom. Trzymajcie za nas kciuki. My name is Bond. James Bond. Jestem najlepszym agentem brytyjskiego wywiadu. Postrachem dla wrogów. I bożyszczem dla kobiet. Zapraszamy do zwiedzania tego kraju, a nade wszystko do nauki języka angielskiego. Co czwarty mieszkaniec kuli ziemskiej mówi lepiej lub gorzej po angielsku, a jest to język, który może wam się przydać w pracy i podróżowaniu po całym świecie. Język angielski jest też jednym z języków Unii Europejskiej, do której Wielka Brytania należy od 1973 roku.